dobry, witam Was serdecznie. Nazywam się Beata Olech-Hanenszlach i pracuję w Słowaku jako polonistka. Od roku 2004 robię taką bardzo dużą akcję charytatywną, największą jaką robimy w naszej szkole i to właśnie o niej chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Akcja nazywa się po prostu Akcja Ciacho, a jej autorami są uczniowie, moi wychowankowie, którzy chcieli zrobić coś dobrego i wymyślili, że upieką ciasta, sprzedadzą je, a cały dochód przeznaczą dla dzieci z domu dziecka. Podczas tej pierwszej akcji zebraliśmy około 1000 zł. Kupiliśmy za te pieniądze sprzęt sportowy i przekazaliśmy domowi dziecka w Chorzowie Starym. W kolejnych latach te kwoty były bardzo podobne. Moja klasa postanowiła, że stanie się taką naszą tradycją i aż do ukończenia szkoły robili akcję Ciacho. Kiedy zdali maturę i poszli w świat, to ja zdecydowałam, że będziemy tą bardzo piękną tradycję kontynuować, ale postanowiłam nieco zmienić formułę tej akcji. Odtąd pieniądze, które mamy ze sprzedaży, przeznaczamy na leczenie chorych dzieci. Akcja się bardzo rozwinęła. W 2007 roku przyłączyła się do nas szkoła sąsiednia, czyli 4 Liceum im. Marii Curie-Złotowskiej. No i naprawdę stało się to poważnym, dużym przedsięwzięciem. W roku kalendarzowym zebraliśmy ponad 38 tysięcy. Akcje robimy zawsze na przełomie listopada i grudnia, albo w okolicy Andrzejek, albo w okolicy Mikołajek. Wygląda to tak, że wszyscy uczniowie naszej szkoły pieką ciasta, także zaprzyjaźnione piekarnie, babcie, ciocie, więc tych ciast mamy do sprzedaży kilkaset i sprzedajemy je w kilku takich stałych punktach, jak na przykład Urząd Miejski czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Także rozwozimy ciasta zaprzyjaźnionym z nami firmą i wtedy taką dużą blachę sprzedajemy za 50 zł. Jest to naprawdę potężne przedsięwzięcie i logistyczne, i organizacyjne. No i mam nadzieję, że jeśli zostaniecie uczniami naszej szkoły, no to już w najbliższym roku weźmiecie w niej udział, oby tylko się zaraza do tej pory skończyła i abyśmy mogli działać swobodnie i pomagać sobie w takiej formie, jak to było możliwe wcześniej.